San Francisco! To miasto dobrych ludzi! Siemanko, jestem Iżyczu i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Marvel Avengers. Poprzednio odkryliśmy, odzyskaliśmy zawartość skarbca Shield z zaśnieżonej tundry, a teraz jesteśmy na terenie kolejnego skarbca Shield, tym razem na pustkowiach Utah. Zobaczymy, co nas czeka w tej okolicy. A! Bym zapomniał. Ulepszyłem wyposażenie Ironmana. No, nie będę zwiększał poziomu, wzmacniał rzadkich przedmiotów. Będę to robił tylko z przedmiotami epickimi i wyższymi. No, chociaż nie. Nawet to się nie tyczy przedmiotów wspomagających. A także rozdałem dwa zaległe punkciki umiejętności. I oto jaki jest mój wybór. A teraz lecimy w stronę skarbca, gdziekolwiek to jest. Wykraczam poza granicę misji. Zdążyłem powrócić, dobra. Nawet na mnie podskoczycie. Dobra. Au! Wait, what? Okej! Okay. Rozwalił mnie zwykły, głupi dron. O, ja nie mogę. Żenujące. O, i pojawią nam się pierwsze znaki zapytania. Do wyznaczonej lokacji. Który jest najbliżej? Chyba po prostu polecę od lewa do prawa. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. Chciałem powiedzieć, że to jest słabo strzeżona. Chyba się trochę przeliczyłem. Już nie wstanie. A, ja skrzynię muszę otworzyć z tej cholika strony, no. Pewnie trochę zakłuło. Dobra. Tak, chciałem powiedzieć, że wrogowie z tego obszaru pokonani. Nie zauważyłem jeszcze jednej wieżyczki. Nie
Dobra. Od lewa do prawa, czyli teraz... Tutaj. Dobra, coś czuję, że mamy tutaj... Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. A, już sądziłem, że mamy elitarną... ...jednostkę. Co muszę zrobić, żeby to odbo... Nic! Po prostu wejść? Mi to pasuje. Uwaga! Mamy towarzystwo! W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Ten gość już nie wstanie. Au. Za dużo was w jednym miejscu. Pozostałe dwa są tutaj. Dobra. Wejście otwarte. Dobra, Hawk sobie poradzi. Zobaczmy, co kryje nasza złota skrzyneczka. Srebrną płytę. I co jest z tymi, kurczę, kluczami DNA? No... Chociaż wiecie co? Chyba już się domyślam, o co chodzi. Misje Shield... Te specjalne chyba mogą posiadać taką nagrodę jak właśnie tego typu klucz. A ich nie wykonuję, bo cały czas uważam, że jestem na nie zbyt słaby. Aczkolwiek to jest jeszcze teoria, którą muszę zweryfikować. No i co, Natasza? Czemu tak stoisz w jednym miejscu, no? Dzięki za wsparcie. Auć. To naprawdę bolało. Dobra, a więc wracamy. I w międzyczasie pogrzebałem troszeczkę
w necie w poszukiwaniu... Ej, co... Co ty tak potrafisz kamieniami manipulować? To jest adaptolit jakiś, czy... Co... Co do licha... Tak, to jest jakiś adaptolit, który manipuluje materią. Uuu, nieźle. No, naprawdę. Nieźle. Adaptolit adept. No, co jest? Tak, wracam do tematu. Poszperałem w internecie a propos kluczy DNA i zgadza się, to są klucze, które można zdobyć z misji frakcyjnych, ale nie tych misji, które polegają na zabiciu iluś tam przeciwników, tylko misji, którą raz dziennie dostajemy od frakcji, w której zazwyczaj musimy pokonać jakiegoś bossa i właśnie za pokonanie bossa humanoidalnego mamy szansę na zdobycie klucza DNA. Ale jeszcze na koniec tej misji, o ile w ogóle do niej dotrwam, pokażę wam, o co dokładnie chodzi. Słuchajcie, nie najlepiej się czuję. Ej, co jest? Wdowo, no... Hej, reanimuj mnie. Wy widzicie tego bota? Po prostu stoi na moim obrzeżu i mnie nie reanimuje i myśli, że mnie reanimuje, a reszta... Po prostu do mnie nie podchodzi. Ja nie mogę. Ale to jest zbugowane. Dobra. Widzimy się tutaj za chwilkę ponownie. Wiem wszystko, nic na to nie poradzę. Ktoś liczy wyniki? To chyba wygrywam. Tony, to wiesz wszystko, czy chyba wygrywasz? Bo teraz, geniuszu, zaprzeczyłeś sam sobie. Uważajcie na oczy, ludzie! To było mocne. Aczkolwiek musiałbym wypróbować ten promień na przeciwniku, który ma full HP. Aha, czyli to była animacja egzekucji. No, ważne, że ją wykonałem. Zyskałem dzięki temu trochę HP. No, dobra. Lecimy ze skrzynią. I lecimy do skrzyni. A może do jakiegoś biednego agenta SHIELD czy Inhumana, który został pojmany. No, do jakiegoś członka ruchu oporu. Ja tutaj przyszedłem tylko po skrzynkę. Dziękuję. Zyskanie możliwości otwarcia jej. Stanąłeś po złej stronie! Dobra, jak się dostać do pozostałych skrzyń?
O, czyżby? To było jakieś przejście do tych znaków zapytania? O, chyba tak. A raczej powiedziałbym zdecydowanie tak. No, trochę to poukrywane. Przed nami. A, i to jest nawet już wejście do skarbca. Ojej. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. To Adaptoid Adept jest tą jednostką. Proszę powiedzcie, że to nie on. Prosiłem o to, żeby to nie był on. Aj, uniknął tego. Au. Kto się do mnie dobiegnie? O, hop. Dobra robota. Nie no, serio, jakaś wieżyczka. Dość podrynna. Znów jestem na chodzie. Teraz wy mnie widzicie? Jesteś wdowo. Ty byś niewidzialny. Ten gość już nie wstaje. Hulkbuster aktywny. Dawajcie mi go. Niespodzianka! Dobra, gdzie jest teraz ta elitarna jednostka AIM? Dobra, mniej gadania, więcej walki! Tu. Teraz to trochę przykozaczyłem. Przynajmniej miałem wyrównane szanse, no. Co taki wielkolud będzie skakał do mniejszego? Nie podskoczy do kogoś swoich rozmiarów. Co otworzy mi dostęp do tej skrzyni? Tutaj mamy jeden. Co, muszę tylko to wcisnąć? Jak najbardziej! Ojeny! Będę cały czas na to narzekał. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. A także ochrona. Ach,
Dobra. Hop, do kolejnej skrzynki. Jednostki AIM na radarze. Teraz będzie impreza. Zdecydowanie mój promień jest teraz o wiele silniejszy. Ktoś jeszcze? Dobra, już nikt. Wejście mam już tutaj otwarte. A teraz do złotej skrzyneczki. Ale tylko zielone rękawice. Jednemu z naszych sojuszników z ruchu oporu przydałaby się pomoc. Ojeno. Moment, jak mam to rozwalić? Hello. Jest jakiś sposób, żebym to rozwalił Grand Starkiem? Poważnie nie ma? Czas na ćwiczenia! Naprawdę, nie chcę używać... Bułka z masłem! Albo z drzewem, że też nie wchodzą. Chyba straży nie otworzyć głupie drzwi. Udało się. Io, rób swoje. Już jesteście bezpieczni. Dobra, nie, wiesz co, zrobię to. Zrobię to. Użyję Halkbustera, aby spróbować dostać się do tej skrzyni. Hej, skąd się to wzięło? No i teraz od razu dałem radę. A jako Tony raczej ciężko by mi było to wykonać. Znaczy jako Iron Man w swojej podstawowej formie. No nie powiem,
trochę słabo. Żeby jako tony móc rozwalić... Mieć możliwość rozwalenia... Wejścia do... Skarbca, do skrzyni, czy zniszczenia ściany tylko jako Hulkbuster. Na waszym miejscu bym zwiewał. Czy tam coś? No. Czy ja wreszcie to kliknę? Dziękuję. Odkryliście lokalizację skarbca Shield. Wejdźcie do środka i udajcie się windą na dół. Wcale pozostali przeciwnicy z AIM nie widzą, gdzie ja wchodzę. Systemy automatyczne was rozpoznają. Proszę przejść do obszaru aktywacyjnego poniżej. Nieźle sobie radzisz. Trenujesz coś? Jak karate? Nie. Nie zupełnie. Mogę ci pokazać parę ruchów, jeśli chcesz. Chcesz mnie trenować? O mój Boże, tak, absolutnie. Oddychaj, mała. To jest pierwsza lekcja. Terminal, byśmy mogli rozpocząć. Oj, coś czuję, że znowu czeka nas ta sama katorga z... otwieraniem, z uruchamianiem kodów. Zdecydowanie. Dobra, ja już się zapoznam. Gdzie mam jaką liczbę? Tutaj mam dwójkę... 2, 5... 4... Tu jeszcze czeka mnie 1 i 3. 1... 3, okej. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj widzę, że mam zamkniętą bramę. Takie kolejne jakby, no nie nawet jakby, tylko po prostu kolejne utrudnienie. Uruchamianie systemu w trybie. Proszę czekać. Krypta pozostaje nienaruszona. Rozpoczynajcie weryfikację kodu, by odblokować zawartość krypty. Oczekiwanie na pierwszą próbę weryfikacji kodu. Próba weryfikacji kodu potwierdzona. Oczekiwanie na drugą próbę weryfikacji kodu. Próba weryfikacji kodu potwierdzona. Sekwencja zweryfikowana. Tak, wiem, co mam tutaj robić. To już nie jest pierwszy skarbiec, który odblokowuję. Rozpoczynam uwierzytelnianie kodu. Coś mi się zbugowało. Znowu mam non-stop podświetlonych sojuszników, strzelić i w ogóle wszystkie obiekty. Coś w stanie, jak zrobię tak? No nic, po prostu mi się zbugował system. Jak to się zwie? Zmysłu taktycznego. O Jezu, co to jest? A, adaptor. Po prostu prawie nie jest zdrowy. On wybucha? Ou. Raczej ta. Auk. Au. Zdecydowanie skarbce nie należą do najłatwiejszych misji. Nie radzę sobie tutaj!
No, już odrobinka, tylko przetrwaj, przetrwaj. Jest! Dobra, wrogowie automatycznie padli, naprawdę. Obawiałem się bliskiego kontaktu z tymi adaptoidami. Oni mnie przerażają. Uwaga, nadciąga weryfikacji kodu. Ten gość już nie wstanie. Próba weryfikacji kodu potwierdzona. A gdzie była informacja o tym, że naciąga haker? Jarvis? Hello? Pobudka? Adaptoidy. Niech to szlak. Trzymajcie z dala ode mnie. Avengers. Z dala. Wiecie, co znaczy z dala ode mnie? O, teraz mam Hulkbustera, więc raczej nie powinienem już się tak obawiać kontaktu z tymi robotami. Co my tutaj mamy? 3, 1, 5, 4. O, shit. Teraz by był taki bug, że żaden przeciwnik mi się nie pojawi. To będę z tego najbardziej zadowolony. I chyba... Czyżby moje, że tak powiem, marzenie miało się spełnić? Ty, bo na razie żaden przeciwnik się nie pojawia. Takie bugi to ja lubię. W tego typu sytuacjach naprawdę mi to nie przeszkadza. Zbędnego wysiłku. I tak powinno być. Proszę iść ostrożnie. Dziękujemy za cierpliwość. Raczej zbyt wielu przedmiotów tamci przeciwnicy by mi nie zostawili. A tylko napsuliby mi krwi. Co wiem, może przez któregoś z tych adaptoidów w koniec końców znowu musiałbym powtarzać całą sekwencję. A tak to bezstresowo, bez żadnych problemów. Otwieram sobie kolejne skrzynki.
i tym samym mogę zakończyć tę misję. Tu jestem. Misja zakończona powodzeniem. Udało się ochronić kolejny skarbiec Shield przed siłami AIM. Juppi! A teraz zawiesimy nagrody. I aby to było coś, co mnie porządnie wzmocni. Płyta. Doskonale, Avengersi. Czy ja mam się z tego cieszyć? Dzięki odzyskaniu skarbca zdobyliśmy cenne zasoby i jesteśmy o krok bliżej do pełnego odbudowania Shield. Nasi agenci polowi będą szukać kolejnych ukrytych skarbców, gdyż ten bez wątpienia nie był ostatni. Wow. Ale to... To jest dopiero płyta. 48 na dzień dobry. 16% szans, że sparowanie ataku... aktywuje barierę Jarvisa. Sparowanie, jak ja tego nienawidzę robić. Bariera chroni przed obrażeniami o wartości 20% maksymalnej siły woli oraz o 200% większa regeneracja siły woli, gdy działa doładowanie. Pięknie, naprawdę pięknie. Jest to niesamowicie silna płyta, aczkolwiek liczyłem na jakiś reaktor, bo sami widzicie, że to on najbardziej osłabia tę postać. Ale cóż, jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. I jeszcze miałem wam pokazać jedną rzecz. Wybierz misję. Ciekaw jestem, czy w ogóle jeszcze jestem w posiadaniu jakiejkolwiek z tego typu misji. Ach, na razie chyba wszystkie misje tego typu mi wygasły. No cóż, zobaczmy, jakie misje mam generalnie aktywne. Aha, laboratorium badań. Ty mam to. Ty mam taką misję szturmową. Dobra, wiecie co, wybieramy się na Chimerę. Nie ma co. Jaką postacią? A, nie, nie menu postaci, ja tutaj mogę wybrać menu postaci, a nie postać. Dobra, jako Tony. I tak pewnie będę miał jakąś z góry narzuconą postać. Chwila, czy ja jeszcze nie powinienem odblokować w międzyczasie Thora? Zwerbować? Przecież to on jest jeszcze jednym z Avengersów, który powinien być dla mnie dostępny. Wydawało mi się, że mam do zwerbowania jeszcze tylko... Tony? Co ty robisz w pokoju wdowy? No cóż, nieważne. W każdym razie wydawało mi się, że mam do odblokowania tylko Kapitana Amerykę. Ale dobrze. No cóż, kolejny skarbiec odblokowany. Znowu nie bez małych problemów. Więc pora optymistycznie zakończyć ten odcinek. Więc jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Proszę też was o zostawianie jakichś komentarzy, które będą dla mnie informacją zwrotną, czy materiał, który dla was nagrywam, wam się podoba, czy jeszcze jest coś, nad czym musiałbym popracować. A także uczulam na niestosowne komentarze typu linki do stron 18+. Coś takiego będę... I to już powtarzam po raz któryś, będę to powtarzał jeszcze nie raz na końcu odcinków. Będę to tępił, a tego typu komentarze będę od razu zgłaszał. Natomiast, jeżeli jesteście, że tak to ujmę, normalnymi widzami, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków serii Zagrajmy w Marvel Avengers. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!